Możemy zaczynać? Możemy. Dobra. No to cześć. Ja nazywam się Arkadiusz Kondas. Aktualnie jestem data scientistem w Buddy. To jest taki serwer CICD. Tam chłopaki na stoisku stoją. Jak macie pytania, to podejdźcie. Zajmuję się też architekturą. Jestem fanem event stormingu i siedzę w tym wszystkim 11 lat zawodowo. Chociaż może byłoby już 12, ale to o mnie mniejsza. Ważne, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. W ogóle dwie prezentacje już za wami. Jak na razie klimat? Podoba się? Cisza. Dobra, to nie wiem. No jak nie dajecie feedbacku, to trudno stwierdzić. Dobra, najpierw sobie powiemy w ogóle skąd problem rozpatrywania takiego reaktywnego, asynchronicznego programowania. Potem pokażę wam, co się z tego wszystkiego zrodziło. A potem będzie trochę, że tak powiem, jazdy po bandzie, takiego live demo z prezentowaniem, jak to wszystko działa na live'ie. To się zawsze różnie kończy, więc mam nadzieję, że wszystko zadziała. Ale będzie fajnie. Dobra. Zaczniemy sobie od prostego pytania, które zrobi tutaj taki filtr. Kto kojarzy to logo? No to możecie wyjść, bo to nie jest prezentacja o Reakcie. Dziękuję. Reszta, którzy chcą zostać, mogą słuchać dalej. Zastanowimy się, na czym polega problem z zapytaniami blokującymi input-output. Więc załóżmy sobie, że mam taki problem, że chcę sobie w PHP-ku zeskrapować stronę. No to piszę sobie bardzo prostą pętlę, która bierze wszystkie adresy, przelatuje bardzo sprytnie file get contents, by the way, no i skrapujemy. Jak to będzie wyglądało czasowo? No, te strony różnie w zależności od internetu mogą nam tu różnie się zczytać, ale w sumie mamy tam powiedzmy 3,2 sekundy. Szybko, nie szybko, trudno to ocenić, mniejsza o to. To są wartości relatywne. Natomiast zobaczmy, jak to by wyglądało w czasie. Tak, czyli poszedł pierwszy request, czekaliśmy, on się dokończył, poszedł drugi request, czekaliśmy, on się dokończył i poszedł trzeci request. No, jak widać, mało optymalnie, w międzyczasie ten procesor tam siedział, nic kompletnie nie robił i czekał, aż inne serwery, inne procesory robiły robotę za niego, więc dużo marnotrawienia, można by było to wszystko rozwiązać lepiej. Tak by the way, jeśli chodzi o operacje input-output, one są bardzo powolne i przygotowałem taki zestaw, on tak się fajnie tam nazywa, że to jest latency number every programmer should know, czyli te czasy takie dostępowe, które każdy programista powinien znać. One są podane w nanosekundach, tam widzicie od uderzenia w cache procesora, aż po wysłanie pakietu, zczytanie jednego mega z dysku i przesłanie tam, taki typowy request input-outputowy. Czyli ja wysyłam coś do serwera i serwer mi odpowiada, nie? W milisekundach mało to widać na skali, dlatego fajnie jest jakby pomnożyć te wartości przez milion i spróbować je odzwierciedlić w takich bardziej ludzkich liczbach. Tu jakieś scrolle się porobiły. W każdym razie widzicie, że ten jeden level cache to jest mniej więcej jedno uderzenie serca. Potem sobie możecie, prezentacja będzie dostępna, możecie sobie przeczytać wszystkie, bo to jest ciekawe. Natomiast przesłanie tej i odczytanie tej strony, czyli podróż pakietu do serwera i z powrotem, to jest dekada. 4,8 roku, tak? Czyli widać teraz na tej skali, jak bardzo dużo się dzieje między tymi procesami i jak można z tego lepiej skorzystać. No i dawno temu, w 1999, Dan Kegel sformułował taki problem, który był takim wyznacznikiem i on polegał pokrótce na tym, że bierzemy 20 tysięcy klientów, oni uderzają i odpowiadamy im tam 4-kilobajtowym pakietem wszystkim naraz w ciągu jednej sekundy. No i stwierdził, że sprzęt nie powinien być problemem. I faktycznie na rok 1999 sprzęt nie był problemem. Problemem był software, ponieważ nie działał tak optymalnie. Ten problem został już dawno rozwiązany, ja tylko o nim wspominam, żeby go mieć na uwadze, bo dużo znajdziecie w tych dalszych referencjach, które będziecie chcieli potem czytać i poznawać, odniesień właśnie do problemu C10K. Są też potem dalsze permutacje tego, jest C100K, C1MK i tak dalej, już potem w milionach. Przy okazji w 2012, tu chyba mam gdzieś linka, 13, jest taki artykuł na... Podany jest link, gdzie opisali, jak na jednej maszynie zrobili 12 milionów połączeń, więc da się. Także i software'owo, i hardware'owo jesteśmy w stanie to spokojnie ogarnąć. Więc jakby to mogło wyglądać w takim układzie, gdzie nie blokujemy tego I/O? Jak ten problem w ogóle możemy rozwiązywać?
Jest parę nurtów. Ja sobie tutaj przedstawiłem albo wyróżniłem dwa. Pierwszy to jest taki klasyczny wątkowy, czyli startujemy kolejne wątki i wtedy ten procesor, czas tego użycia procesora przechodzi na następne procesy lub wątki. Tutaj różnie to jest rozwiązywane. Natomiast ma to swoje wady, ponieważ tam są pewne problemy z pamięcią, która się potem rozrasta, trzeba te wątki pilnować i tak dalej. Natomiast ja tutaj chciałem porównać taki klasyczny rozwiązywanie klasycznych tych problemów przez Apache, gdzie to jest rozwiązane na wątkach, chociaż tam można sobie potem ustawić w konfiguracji, jak ktoś wejdzie głębiej, żeby to inaczej trochę rozwiązywać, per wątek, per proces i tak dalej, mniejsza o to. Natomiast drugi sposób to jest tak zwana multipleksja, gdzie jakby korzystamy z takich wewnętrznych zasobów, które udostępniają nam kernele linuxowe, gdzie możemy jakby w sposób, powiedzmy, taki eventowy sterować tym czasem i ustawiać się na tak zwane eventy, że już jesteśmy gotowi, tak? Tam jakiś mechanizm tego selecta albo pula pilnuje nam, żeby odpytywać te operacje na zewnątrz i my tylko czekamy na te eventy. I takim rozwiązaniem, czy tam implementacją tego wielowątkowości w ten sposób ma zaimplementowany Nginx. I tu jest proste porównanie tych dwóch mechanizmów. Ono oczywiście jest troszeczkę zbajasowane, no jak to zwykle bywa. Każdy, kto mierzy, to mierzy inaczej, a to był chyba na blogu Nginxowym znalazłem. W każdym razie nie chodzi o to, żeby pamiętać te liczby, ale mniej więcej, żeby mieć odniesienie, tak, że jeśli rozdzielamy to na thready, to współdzielenie tej pamięci przy threadach jest dużo, dużo gorsze. Ale jest to też pewien sposób, który da się ogarnąć. Te nowsze implementacje Apache radzą sobie z tym zupełnie lepiej, można je dokonfigurować i te problemy z pamięcią są troszeczkę mniejsze. Zobaczmy sobie teraz, jak taki scraper mógłby wyglądać w Node, w naszym kolejnym ulubionym języku, może, nie wiem. W Node wyglądałoby to tak, że robimy sobie podobną pętlę przechodzenia, tylko tam mamy taką metodę http-get, która udostępnia nam callback, czyli kiedy te dane będą gotowe, to wtedy je dostajemy, tak? No i tutaj czasowo to wygląda zdecydowanie lepiej. Mamy czasy zczytywania tych stron i jak widzimy, ten total time już nie jest ich sumą, tylko jest czasem najdłuższej ładującej się strony, tak? Znowu liczby nie są ważne, ważne jest to relatywne odniesienie, że najdłuższy czas to jest to czekanie na zasób, który ładował się najdłużej. No i dla porównania mamy tą wersję w PHP, gdzie było to te 3 sekundy, tak? Więc pytanie jest teraz takie, czy możemy przenieść taki mechanizm nieblokujący do PHP. Dobra. Tu mam jeszcze pokazane, jakby to wyglądało w czasie, tak, czyli teraz widzimy, że te requesty już startują sobie jednocześnie. Tam oczywiście jest takie delikatne przesunięcie, no bo przygotowanie requestu też trwa jakiś czas, ale nie zawsze się tym musimy przejmować. Natomiast żeby to mieć na uwadze, tak, że teraz trzy requesty poleciały prawie że jednocześnie. Jeśli ktoś chciałby wejść głębiej w ten mechanizm multithreadowania, to jest nawet jakby gołe polecenie kernela linuxowego, gdzie możemy się wpiąć, ale to jest taki detal implementacyjny. Nie chcielibyśmy w to wchodzić. Możemy się na razie przyjrzeć, jakie mamy dostępne narzędzia w PHP. Jest tego trochę, bo jest extension z threadami, który możemy sobie skompilować i instalować. Są metody, które pozwalają nam otwierać kolejne procesy, czyli robić tak zwane forki i różnego tego typu rozwiązania, ale jest też mechanizm, który pozwala właśnie do tego selecta linuxowego, czyli tam głębiej wejść w ten proces, tą pętlę taką, która te eventy nam będzie udostępniać. Jest tych metod socket select, stream select, jest tego parę, natomiast problem polega na tym, że jeśli chcielibyśmy to zaimplementować sami ręcznie, no to tutaj mniej więcej wyglądałoby to w ten sposób, czyli musielibyśmy tam sobie stworzyć jakieś sokety, jakieś streamy, zrobić taką pętlę nieskończoną, nasłuchiwać, dla każdego wejścia przelecieć, dla każdego wyjścia. No jest pewien duży overhead w tym wszystkim, więc pytanie jest takie, czy można to zrobić lepiej. No i skoro Node.js rozwiązał to tak fajnie, to tu jest bardzo fajny sposób zrobienia tego lepiej, wystarczy wyrzucić dwie literki. No i mamy Node.js, czyli bez JS-a to robimy lepiej. No i tutaj przychodzi nam z pomocą React PHP. To nie jest jedyna biblioteka, która pozwala nam rozwiązać to w świecie PHP lepiej. Ja sobie akurat wybrałem tą. Na koniec wam pokażę też alternatywne rozwiązania, więc żebyście się nie blokowali, chodzi bardziej o taki czysty mindset i sposób sterowania tym wszystkim.
Dlaczego React jest w ogóle też fajny pod paroma względami? Po pierwsze, to jest 100% czysty PHP. Tam nie trzeba żadnego rozszerzenia, nic. Po prostu robicie compose require, cześć. Macie już dostępnego Reacta. Nie ma żadnych extensionów i żadnej magii. Jest bardzo taki czysty, prosty kodzik, który jest dobrze napisany i przede wszystkim działa, więc możecie to robić. Jeśli chodzi o architekturę Reacta, pokrótce sobie ją szybciutko omówimy. Na spodzie stoi takie coś, taka mała biblioteczka, która pilnuje nam emisji tych eventów. Potem mamy coś takiego core'owego, co jest event loopem, który będziemy sobie za chwilę bardziej omawiać. To jest taki obiekt, który tak naprawdę jest dość skomplikowany, ale rola dewelopera ogranicza się tylko do stworzenia tego loopa i przerzucania go do innych obiektów, bo on jest jakby sercem tego wszystkiego, więc nie trzeba wchodzić bardziej w szczegóły. No i na to mamy całą masę nadbudówek typu streamy, typu kolejne procesy, sokety i całą gamę jeszcze kolejnych innych rozwiązań, które nam ekosystem Reacta udostępnia. Jest tego całkiem sporo, nie ma wszystkiego. Nie znajdziecie tutaj na przykład do Postgresa takiego sterownika, a można by napisać. Natomiast na pewno jest cała masa alternatywnych rozwiązań, które możemy sobie zastosować. Jeśli chodzi o event emitter, tutaj tego tak szybko przemknę, to jest bardzo prosty lib, który wpina listenery, czyli na daną funkcję, na dany nasłuchany event. Te eventy wszystkie tutaj są traktowane jako czyste stringi, więc jest to tak mega uproszczone. Wpinamy sobie jakiś listener, tutaj jest to prosta funkcja anonimowa, która będzie coś tam sobie reagowała i z drugiej strony jest sposób emisji, więc to sobie tam będzie działało pod spodem, nie trzeba tego w ogóle zapamiętywać. Jeśli chodzi o pętlę eventową, tak zwanego event loopa, no to tutaj jest to, tak jak mówiłem, ten core'owy, low-levelowy komponent, który tak naprawdę jest dość skomplikowany. Tam jest cały reactor pattern, który jest zaimplementowany. Jak ktoś chce, to może sobie tam poczytać. Brzmi to bardzo tak fancy, natomiast implementacja jest mniej przyjemna. Ale jeśli ktoś chce głębiej wejść, to polecam. I on tak naprawdę robi dwie główne rzeczy. On oczekuje na te streamy tak zwane. To też trochę brzmi teraz magicznie, będzie więcej przykładów, to zobaczycie, jak to potem jest w praktyce. Natomiast on robi dwie proste rzeczy. On oczekuje, kiedy coś jest dostępne do zapisu i kiedy coś jest dostępne do odczytu. Więc ma bardzo, bardzo niską i prostą odpowiedzialność. Jeśli chodzi o tworzenie tego loopa, to tam jest w Reakcie proste faktory, dzięki którym go utworzycie i jest prosty stream select loop, który jest takim natywną implementacją w czystym PHP. On implementuje ten stream select, tą metodę tam. Natomiast są 4 albo 3 kolejne loopy, to się tam też zmienia, które implementują już rozszerzenia, bo możemy sobie do Reacta albo w ogóle do PHP dokompilować rozszerzenie, które nie korzystają z tego stream select, tylko wchodzą jeszcze głębiej tam w tą powłokę linuxową i bezpośrednio z tego mechanizmu lub stream lub pool lub epool, bo tam są różne odmiany tych mechanizmów, korzystają. Więc jeśli ktoś chce mieć jeszcze szybszą implementację, może sobie takie coś dokompilować, ale różnice są naprawdę niewielkie. No i tak jak mówiłem, z reguły nasza rola ogranicza się do tego, że my tworzymy tego loopa factory create, mamy go w jakiejś zmiennej i potem tylko przekazujemy. Także o tych rzeczach nie trzeba jakoś super pamiętać. No i jak ten loop już wystartuje, to trzeba też pamiętać, że w którymś miejscu trzeba go zabić, bo loop jest mechanizmem, który działa w nieskończoność. To jest taka tam pętla while true, więc on sobie leci. Jak go nie przerwiecie, to ten wasz proces się nie zatrzyma, tak? Więc to też nie jest coś, co można bezpośrednio używać na przykład w kontrolerze. Chociaż można by, są takie przykłady, widziałem, gdzie się da. Tylko trzeba pamiętać o zatrzymaniu tego loopa. No i ten loop, zapomniałem, ten loop udostępnia jeszcze jedną funkcję, tak zwane timery, czyli możecie się też wpiąć nie tylko na event write lub read, ale też możecie się wpiąć periodycznie na jakiś czas. Czyli to są tak, jak macie w JavaScriptie timeouty i time interwale, tak? Na przykład za 5 sekund coś się ma wywołać, albo ma się coś wywołać regularnie co sekundę. I regularnie ten loop będzie dbał o to, żeby ten wasz listener wywołać co sekundę. Jak to wygląda w kodziku? Bo mamy dużo mięsa na prezentacji. Prosty przykład. Tworzymy sobie tego loopa, tym factory. Tutaj tworzymy sobie jeszcze prosty serwer socketowy. To jest teraz na ten moment nieważne. I dodajemy sobie jakieś streamy, które będą tutaj nam pisały albo czytały. Tu mamy przykład typu
streama, który czyta, a potem zapisuje do kolejnego, czyli robimy tak zwanego klasycznego pipa, tak? Z jednego streama czytamy, z drugiego zapisujemy i to się nam będzie fajnie działo asynchronicznie. No i poniżej jest przykład z timerem, mamy periodic timer, czyli co 5 sekund będziemy sobie uruchamiać nasz timer i tutaj jest taki prosty przykład, gdzie dumpuję sobie aktualne zużycie pamięci, tak? Chcę sobie obserwować, co tam się dzieje z tą pamięcią. No i na koniec trzeba pamiętać, że tego loopa trzeba gdzieś uruchomić, tak? Dam run, no i cały skrypt sobie teraz będzie pędził w nieskończoność i cały czas nasłuchiwał na ten read stream. Kiedy on się stanie gotowy, to przekaże wszystko do write streamu, tak? I będzie się to fajnie buforowało. No i tutaj taka drobna uwaga, żeby zapamiętać jedną rzecz bardzo ważną, że asynchronicznie to nie znaczy równolegle, tak? To nie jest coś, co wam pozwoli uruchomić 100 procesów, które będą się przetwarzać i liczyć coś, tylko to jest coś, co tak naprawdę najlepsze użycie jest na takie procesy typu długo oczekujące, tak? Musicie coś gdzieś dłużej zapisać, dłużej odczytać. Klasycznym przykładem często używanym są właśnie połączenia HTTP, socketowe albo TCP/IP. Więc tak sobie to należy wyobrazić. Żeby nie myśleć, że to jest coś, że ja puszczę 10 kolejek naraz i będzie szybciej, bo nie będzie. Kolejnym takim elementem, jeśli chodzi o Reacta, to jest stream, który jest znowu nadbudówką na event loopa, albo inaczej z niego korzysta. I on potrafi sobie przykładowo, bo streamy mogą być różne, ale takim klasycznym streamem w PHP jest na przykład odczyt z dysku. Tych streamów tam jest trzy typy, tak? Jest readable, writable i duplex, czyli jeden może czytać, drugi może zapisywać, albo jest taki, który może czytać i zapisywać naraz, czyli macie przesył w dwie strony, także to jest bardzo fajne. No i jest bardzo prosty i analogiczny do streamów PHP samym, tych streamów gołych, plikowych, tak, gdzie sobie przekazujecie je w zmiennych. Jeśli ktoś kiedyś korzystał, to będzie widział analogiczne przykłady. Jak to wygląda w kodzie? No, stream jest prostą implementacją, jest to prosty interfejs, bo tam tych implementacji streama możecie sobie znaleźć parę. Ja mówiłem o tym plikowym, ale jest tam ich więcej. I tak samo w writable stream też prosty interfejs, który implementuje parę metod, natomiast tu z tego wszystkiego wystarczy zapamiętać dwie metody, tak? Read stream będzie nam emitował event data, bo on coś czyta, więc cały czas będzie tam zwracał dane, natomiast write stream będzie wywoływał metody write, bo będzie chciał te dane tam zapisywać i to jest tyle, jeśli chodzi o streamy. No i przykład pipowania, który już wcześniej był pokazany, to jest już taki klasyczny odczyt, czyli robimy sobie stream, który czyta z pliku, to jest już stream reaktowy przygotowany do odczytu, tu sobie przekazujemy uchwyt i robimy sobie stream do zapisu i teraz oba sobie pipujemy, czyli jeden czyta, drugi zapisuje, uruchamiam pętlę. I w ten sposób te pliki mogą mieć nawet po 15 GB, pamięci wam nie braknie, bo on będzie sobie to w chunkach wszystko robił, także to jest takie praktyczne zastosowanie streama. Dalej nad streamami mamy sokety. Tak jak widzieliście, ten stream dupleksowy był taki, że mógł czytać w dwie strony, więc soketę możemy już fajnie gdzieś połączyć. Bardziej taki to jest abstrakt na tą wewnętrzną funkcję w PHP stream socket server. Streamujemy czystym tekstem TCP/IP, więc tak naprawdę pokażę wam, jak możemy się tam potem do tego dostać i połączyć. Możemy zwykłym telnetem się dobić do takiego serwera streamowego i zacząć z nim rozmawiać. No i co? Znowu do niego trzeba przekazać tego loopa, żeby działał. Będą dalej przykłady, także będziemy o tym mówić. Tutaj jest przykład prostego soketu, który zachowuje się troszeczkę jak chat. Natomiast to on nie robi tutaj nic więcej. Na connection wypisuje nam jakieś tam trzy linijki i jeśli ktoś coś tam do niego napisze, to połączenie się zamknie, więc to jest taka trywialna implementacja. Natomiast teraz już na tym porcie tutaj widzimy, że otwieramy ten serwer na porcie 8080. Możemy telnetem uderzyć, dostaniemy ten komunikat. Jeśli coś spróbujemy tam napisać, to połączenie się zamknie. Więc to jest prosta implementacja soketowa. Dalej React udostępnia też bardzo fajny mechanizm promisów, jeśli ktoś korzystał z JavaScriptów i w ogóle kto wie, co to jest promis, bo może ja mówię, no, jedna trzecia. Okej, okay. Więc promis jest tak naprawdę takim, powiedzmy, placeholderem albo czymś, co utrzymuje nam wynik zadania, o którym wiemy, że zajmie on nam jakiś czas. Czyli będzie ono trwało przez jakiś czas, ale może się też nie udać. Promis może mieć tak trzy stany, czyli on jeszcze się wykonuje w stanie pending, już się wykonał i się udał, czyli jest fulfilled, możemy powiedzieć, że to jest success, albo jest w stanie rejected, czyli coś tam po drodze, jak się wykonywało, to się nam
to się nam wywaliło. No i jeśli chodzi o promisa, to jego jakby w środku jego jest tak zwany defert, czyli to jest jednostka albo obiekt, który tą pracę za nas wykonuje. Często jest tak w Reakcie, że najpierw robimy jednostkę pracy, ona jest klasą defert, będzie za chwilę przykład, i z deferta wyciągamy sobie promis, który my możemy sobie dalej gdzieś przekazać i sprawdzać jego stan. Na defert wykonujemy dwie metody, resolve, reject, jeśli się udało, jeśli nie. Tutaj trzeba by się trochę bardziej wgłębić, ja to tylko tak szybko pokazuję, natomiast nie będziemy jakoś super wchodzić w promisów, bo wiem, że z reguły deweloperom to zajmuje trochę dłużej, bo jest to taki koncept abstrakcyjny. Natomiast tworzymy tutaj sobie ten nasz znowu przykład z URL-ami, czyli w pętli tworzymy sobie odczytywanie klientem HTTP requestu i robimy sobie to w tym obiekcie defert, tak? Czyli tworzę sobie ten defert nowy, robię sobie ten request, no i mówię mu, że na requestie, jeśli przyjdzie response, czyli nasłuchujemy na event response, no to coś tam w środku się może zadziać, ale ja robię ten defert resolve, tak? Czyli mówię mu, że wtedy ten nasz promis się zakończył. No i w ten sposób możemy sobie z promisu, z defert wyciągnąć promis, zebrać je w jakiś array i na końcu je uruchomić, tak? Tutaj jest taki prosty mechanizm race z Reacta, dzięki któremu przekazujemy mu wszystkie promisy, a on nam zwraca ten, który się wykonał pierwszy, jeśli miałoby to dla kogoś jakiś sens w implementacji. Okej, okay. Ja mam jeszcze kolejny przykład promisa, tutaj bardziej na rezolwowanie DNS-ów, co też by the way jest ciekawym przykładem, jest cały gotowy libek w Reakcie zrobiony, możecie sobie asynchronicznie odpytywać DNS-y, jeśli ktoś by chciał, bo ma taką domenę. Natomiast tu jest przykład już taki bardziej, lepiej to zobrazujący, czyli dostajemy tego naszego promisa, robimy na nim resolve, czyli przekazujemy jakiś argument, żeby on się jakby uruchomił, odpalił, zaczął działać. No i przy metodzie den przekazujemy dwie rzeczy, tak? Jeśli się udał, to robimy tam jakąś jedną rzecz, jeśli się nie udał, to robimy jakąś drugą rzecz. Odpalamy pętlę i on sobie asynchronicznie poleci. Tak, tu miałem przygotowany przykład, wprawdzie z innej konferencji, ale to nie szkodzi, możemy go później odpalić. Jeśli chodzi o jeszcze takie generalne uwagi do Reacta i tworzenia tych loopów i eventów, które tam będziecie nasłuchiwać, to trzeba za wszelką cenę omijać blokowania, jeśli chcecie, żeby to działało dobrze. Wszystkie te efekty, to co widzieliście w tych metodach, które nasłuchują na dane eventy, czyli tam były w większości przykładów były to funkcje anonimowe, no ale to tak nie musi być, to mogą być całe klasy. Musicie pamiętać, że w środku tych funkcji ta rzecz, która się tam wykonuje, nie może blokować procesu, ponieważ sam React i same eventy wykonują się w userlandzie, czyli to wszystko, co tam zrobimy, co zablokuje nam proces, blokuje też samą pętlę, więc to nie jest tak, że ta pętla sobie tam dalej leci pod spodem i oczekuje na inne eventy, nie. Ona najpierw musi przetrawić te wasze joby, to wszystko, co wy wrzuciliście do tej pętli, a dopiero potem może sobie ruszyć dalej, więc trzeba za wszelką cenę unikać, żeby jej nie zablokować. No i w PHP niestety tak jest, że większość jednak funkcji jest blokująca, tak? Jest by default blokująca, typu file get contents. On będzie czekał tak długo, aż dysk będzie dostępny i tam w praktyce nie ma prawie żadnych timeoutów, tak? Jak wam dysk zmuli jakoś tak makabrycznie, no to ta pętla cała będzie stała i ten buffer będzie tam rósł i będzie tego coraz więcej tych nieprzetworzonych eventów. No i pytanie, co oznacza blokujące też w kategorii czasu? No, mniej więcej mówi się, że wszystko, co jest powyżej 1 milisekundy, jest blokujące. Ja tu sobie wstawiłem pytajniczek, ponieważ to może być różne od domeny. Nie zawsze warto taką metrykę twardą powyżej 1 milisekundy stosować. Z reguły jest tak, że na przykład najczęściej w pętli na przykład nasłuchujecie na jakiś soket i wypruwacie odpowiedź na inny soket. To jest takie klasyczne połączenie między innymi soketami, więc takie rzeczy z reguły trwają poniżej 1 milisekundy i można je robić bezpiecznie w pętli. Jako alternatywę możecie sobie użyć tego promisa i wtedy wyjść w ogóle z tej pętli i zrobić coś na zewnątrz, albo używać streamów i je pipować, które nie będą blokować pętli. No i jeśli rzeczywiście potrzebujecie blokowania, to jest w ogóle taka generalna uwaga nie tylko do Reacta, no to forkujecie. Co znaczy forkujecie? Czyli tworzycie po prostu osobny, klasyczny proces. Jest w Reakcie osobny komponent, który za was to zrobi. Utworzy tutaj proces, ja tutaj podaję po prostu linuxowe polecenie echo i on sobie poleci, zostanie sforkowany i wykonany. To jest metoda z Reacta, natomiast macie też przykładowo w Symfony cały komponent do procesu, więc jest rozwiązań parę, nie musi to być robione przy pomocy Reacta. Dobra,
Było trochę gadki. Teraz spróbuję Wam pokazać przykłady, jak to działa w praktyce. Zaczniemy sobie od takiego kanonicznego przykładu, który jest najprostszy chyba do zrozumienia. To jest chat server i spróbujemy sobie go napisać w Reakcie. To jest praktycznie cała implementacja. Ja tam u góry usunąłem utworzenie i uruchamianie tej pętli, żeby tego tu nie zaciemniać, ale całość działa tak. Connection nasłuchuje na event data, bo to znaczy, że ktoś uderza w socket. Robię tutaj jakieś proste filtrowanie znaczków, żeby tam nic nie przeszło, jakieś śmieci. Jeśli nic nie było, zwracamy, nic nie robimy. Jeśli tutaj jest dodatkowy mechanizm, który parsuje nam adres przychodzącego połączenia, żeby ładnie w tym czasie wyświetlić, z jakiego IP było polecenie. No i co? I to jest serce tej pętli. Nasłuchujemy na wszystkie połączenia, które do tego serwera już były. I jeśli to połączenie jest inne niż to aktualne, to plujemy tymi danymi, które ktoś wpisał. Czyli to jest prosty rozsył, tak zwany fan out. Tak, wchodzi wiadomość i rozsyłamy ją na wszystkie otwarte kanały, czyli robimy taki otwarty chatroom, tak bym to nazwał. OK. Dobra, tu u góry sobie odpalimy sobie czat, on sobie teraz działa i w tym oknie na dole i po lewej możemy zwykłym telnetem na localhoście się połączyć. Jesteśmy już połączeni. No i w drugim oknie spróbujemy zrobić to samo. Jakby nam podpowiedział, to by się dało. No i teraz możemy sobie czatować. Widzicie, tam dodatkowo jeszcze jest wprowadzony mechanizm, że też sam czat, czyli sam też serwer też otrzymuje i printuje nam polecenia na zewnątrz. To tak bardziej debugowo, ale w tym momencie możemy sobie przekazywać i rozmawiać i tu z drugiej strony tak samo do wszystkich połączeń jest to rozsyłane, działa sobie to w pętli. Zużycie pamięci jest naprawdę minimalne. Serwer sobie leci i możecie tworzyć taką implementację. Kolejny przykład to jest HTTP client. On działa asynchronicznie, to według tego, co Wam pokazywałem. Ja go nie będę teraz odpalał. Można sobie znaleźć porównania, jak on działa w kontekście, może bardziej w konkurencji do Node'a, że niby jest szybszy, natomiast ten benchmark jest trochę stary, trzeba by go odświeżyć i zrobić na nowo. Jak ktoś chce i ma chwilę czasu, to polecam. Może teraz by to wyszło inaczej. Wtedy było niby tak, że jest delikatnie szybciej niż Node, tak? No i widzicie, tam wersja PHP też była jakaś stara. Kolejnym bardzo fajnym przykładem, który jest moim ulubionym, jeśli chodzi o pokazywanie performance'a Reacta, albo co można z niego wycisnąć, to jest implementacja serwera Redisa. Kto wie, co to jest Redis? Wszyscy wiemy? Nie? Prosty cache, taki klucz wartość, prosty serwis, który udostępnia coś takiego. No i mamy repozytorium, to jest fizyczne repozytorium, które istnieje, które możecie sobie znaleźć na GitHubie. Sam Redis jest napisany w C, przynajmniej na ten moment, jak ja to sprawdzałem, jeśli nic tam się nie zadziało. Natomiast nasza implementacja jest napisana w czystym PHP, żaden extension, nic. Po prostu jest wzięty React z spółki i zaimplementowane wszystkie polecenia w Redisie, bo po Redisie też uderzamy na soketach. Włączymy się tak samo z nim, jak z innymi rzeczami, więc możemy sobie przy pomocy Reacta zrobić jego implementację. No i dzięki temu, na przykład, mając tą implementację w PHP, możecie sobie dopisać swoje komandy nowe, takie nie Redisowe, jeśli ktoś by chciał, nie? No i teraz pytanie do Was jest, jak szybko może on działać w PHP? To jest taki fajny case. Dobra. Teraz będzie trudniej, ale spróbujemy to zrobić. Mamy Redis server. Więc tak, najpierw Wam pokażę, że na tej maszynie jest Redis i że chcę moje hasło. Jest Redis running, tak? Wierzycie, nie macie wyjścia. Teraz tak, z tej strony odpalimy sobie Redis benchmark. Ktoś kojarzy? To jest prosty benchmark, który udostępnia taki mechanizm, że ma różne polecenia i tam sobie trzaska do Redisa i Wam wypisuje czasy, jak to wygląda, więc on sobie tutaj mierzy. Widzicie, tam mniej więcej tam set ma 126 tysięcy requestów, get ma 125 na sekundę i tak dalej. Tutaj jest pewien niuans, o którym jeszcze powiem na końcu, ale dobra, tam kolejne range będą querowane, nie będziemy na to czekać. Teraz tak, żeby nie było, że kłamie, to zrobimy coś takiego. Ja tego Redisa na chwilę
zabiję. Tak. OK. Teraz, żeby to udowodnić, zrobimy sobie Redis benchmark. Widzicie, Redis nie żyje, więc on sobie nie działa. OK. No i co? No i wystartujemy sobie Redis serwer z PHP. Jak widzicie, to jest proste polecenie. Prosty pliczek PHP, żadna extension. Tu jest goły PHP. No i odpalimy sobie jeszcze raz benchmark. Czyli teraz widzimy, jak Redis już naparza do wersji PHP. To jest Redis benchmark, to jest narzędzie Redisowe, więc tu nie ma żadnego narzutu. No i nie wygląda to, moim zdaniem, najgorzej, tak? Pamiętamy PHP C, nie? Mamy 126 tysięcy requestów na sekundę, to jest 82, nie najgorzej. Co by należało tutaj jeszcze wspomnieć, to jak zaimplementowane są oba mechanizmy. Redis Server, z tego co ja przynajmniej kojarzę, wykorzystuje trochę więcej core'ów niż implementacja w PHP, bo implementacja w PHP jedzie tylko na jednym korze. Więc być może dlatego jest trochę szybszy. Nie wiem, nie sprawdzałem tego, jeśli ktoś miałby znowu czas i chciałby się zaangażować, to polecam. Natomiast na samym jednym korze wydaje mi się, że wygląda to co najmniej godnie, nie? Przy 7.2 jest podobnie. Ja to wcześniej sprawdzałem, chyba nawet przy 7.1. Także teraz jest całkiem nieźle, nie? Przekonuje was to? Nie wiem, bo nic nie mówicie. Dzięki. Dobra. Kolejnym przykładem. To już jest coś, co zaimplementowałem na naszym rodzimym podwórku, żebyście mogli sobie też tam zaglądać z tego. To jest prosta gierka. Ona teraz działa. Możecie sobie na nią wejść. Ten adres powinien działać, bit.ly/phpsmasher. Ostatnio nawet dopisałem tam interfejs na telefony komórkowe, więc tam powinny być takie strzałeczki i powinno się działać. Natomiast wygląda to w ten sposób. I tutaj przyznaję się bez bicia, że zapomniałem sobie to przygotować, ale to nie szkodzi. Będziecie mieć więcej czasu, żeby tam wejść na to. OK. Player name. PHP. No i prosty multiplier. Na razie jestem sam. O, jest nas więcej. No i strzałkami sobie chodzimy i zbieramy sobie inne języki, tak? I teraz pytanie, gdzie się pojawił kolejny. Tu by trzeba było gdzieś go znaleźć. Możemy sobie smaszować, ja to nazwałem tak, że są inne języki i możemy sobie je znajdować i zbierać. Tam po prawej stronie jest punktacja. Możemy sobie tutaj grać. O, jest was całkiem sporo tu. Ja sobie tu uderzę, tu już ktoś zjadł. Okej. Okay. No. Jeśli chodzi o użycie, bo ktoś zawołał, że to jebnie. Implementacja tego jest w czystym JavaScriptie. Więc ja nie jestem jakimś wymiataczem, także to pewnie się da zoptymalizować, bo to się pod kątem SVG, tak? Możecie się pobawić chwilę. Natomiast jeśli chodzi o pytanie, czy to jebnie, nawet nie, możemy zrobić to tu. To pokażę wam, jak to wygląda w PHP. Ja sobie tu wystartuję serwer. O, i ten serwer jest tak zaimplementowany, że co sekundę wypluwa ilość playerów i pamięć. No i tutaj z drugiej strony mamy taki skrypcik, który robi tak naprawdę, dodaje kolejnych playerów i on jest bardzo naiwny w implementacji, ale ci playerzy, co 200 milisekund robią ruch w kierunku języka, znaczy w kierunku tego drugiego języka, nie? Tam by the way można jeszcze robić cheaty, ale to wam nie pokazywałem. Jak się wpisze slash nazwę języka, to się zmienia ten potworek, którym chodzicie. Wypas, nie? Można już to monetyzować. Czy nie? Nie. Zostawiłem to dla was. O, okej. Okay. I mamy ilość playerów, widzicie, że ona rośnie. Aha, dałem tylko 100, ale moglibyśmy dać nawet 1000. Widzicie, przy 100 playerach każdy robi co 200 milisekund ruch, nie? 4 mega. Fajny wynik? Także to, że to tam trzaśnie, to wina jest SVG i JS-a, a nie PHP, żeby nie było.
Inaczej, nie? Żeby nie było, że jestem gołosłowny. Widzicie, gdzieś tu się robił... A, widzicie, to ja byłem sprytny. Jak wyjść z Vima? Mission failed. Bean players, tak? 1000. O, i jedziemy. Oni się tam tworzą, łączą, trochę tego jest, ale to chwilę potrwa. Będzie trwało trochę dłużej, ale będzie sobie działał. Także widzicie, że pamięć jakoś nie szaleje. Procek moglibyśmy jeszcze wyświetlić gdzieś. Jak to tu wygląda. No, to teraz gnom w ogóle wali po procku bardziej niż to. Także sobie działa, jest 1000 playerów. Moglibyśmy to spróbować otworzyć, ale pewnie ten SVG by tam eksplodował. Dobra. Będziecie sobie potem pograć. To tam stoi na jakiejś instancji to. W razie czego piszcie, to zrestartuję, jakby się zaciąło. Jeśli chodzi dalej o Reacta i gotowe komponenty, jakie jeszcze możecie znaleźć w internecie. Jest tutaj cały mechanizm do WebSocketów o nazwie Ratchet. Jest pisany też całkowicie od nowa z takim komponentem jak Autoban.js, też komponent na Reakcie, ja już teraz nie pamiętam jego nazwy, on też jest od razu tak, dostajecie fajne feature'y, bo jest od razu i JavaScript i PHP i możecie sobie to jedno z drugim łączyć. Bo pamiętajcie, że Reacta wykorzystywać głównie właśnie do takich zadań typowo asynchronicznie połączeniowych, czyli to nie jest coś, co wam, nie wiem, zastąpi Symfony czy jakiś inny framework i będziecie teraz naparzać szybciutko, chociaż pokażę wam pewien trik, że być może zastąpicie. Kolejnym komponentem też stworzonym fajnym jest asynchroniczny Redis, aczkolwiek sens jego jest dla mnie trochę dziwny, bo Redis powinien być szybki, ale jeśli chcecie mieć zapytania do Redisa, które nie są blokujące, czyli strzelacie do Redisa daj mi cache, i nie, że czekacie, aż Redis wam odpowie, bo tak to działa normalnie w PHP, to możecie sobie wziąć asynchroniczne rozwiązanie, które wam, do którego wrzucacie sobie asynchroniczną funkcję, która się wykona wtedy, kiedy Redis zwróci wam wynik. To w paru case'ach może być przydatne. Jest też chyba komponent do MySQL-a, do Rabbita, jest ich tu parę, ja wypisałem kilka przykładów, które możecie sobie poszukać. Z takich ciekawostek jest na przykład też cały kernel Symfony, który jest napisany w sposób asynchroniczny też przy pomocy Reacta, więc można sobie poeksperymentować. Czy ma to sens? Trzeba się zastanowić. Kolejnym takim przykładem też bardzo takim, nazwałbym to wdzięcznym, jest biblioteka, którą możecie sterować sobie dronem. Tam jest parę jakichś rzeczy, które trzeba sobie kupić i skonstruować. Natomiast chodzi mi o sam fakt, że możecie pisać w kodzie takie fajne rzeczy typu dronie mój kochany, po 3 sekundach idź do góry o tyle, albo po 4 zatrzymaj się, albo po 1 wyląduj, skręć w lewo i tak dalej. Nie? To całkiem spoko wygląda. Można się tym pobawić. Dla tych, którzy stwierdzą, że to jest jeszcze za mało, możemy się zastanowić nad jedną rzeczą. To jest taki jakby dodatkowy bonus z tej prezentacji. Jak wygląda taki klasyczny request PHP? Z czego się składa, nie? Jak już PHP wystartuje i dorwie te pliki, tak? No to najpierw zaczyna od parsowania takiego naszego kodu, potem jest wyciąganie. Tutaj jeszcze są różnice między wersjami PHP, więc żeby nie było, od razu tylko uprzedzam, że to różnie jest w zależności od wersji. Natomiast w takim aktualnym układzie jest tworzone tak zwane Abstract Syntax Tree, czyli cały ten kod jest rozparsowany na takie tokeny, budujemy sobie wszystkie przebiegi, jak to będzie mniej więcej wyciągało i te przebiegi są w pewien sposób optymalizowane i powstaje nam taki pseudobajtowy kod, który PHP już potem fizycznie potrafi wykonać jako binarka. No i na końcu mamy to, co tak naprawdę jest kolejnym etapem i tym, co my tworzymy na co dzień, czyli jest egzekucja tego skryptu, który się wykonuje. No i teraz jest taka fajna rzecz, że te pierwsze trzy punkty, możecie o nich całkowicie zapomnieć i całkowicie ten czas wyeliminować, stosując jeden tool. Wiecie jaki? Boom. OpenCache. Włączacie OpenCache i te wszystkie trzy rzeczy są robione od razu za was cały czas i to jest zapamiętane. Więc używajcie OpenCache'a, bo to jest fajne i szybkie. Trzeba tylko pamiętać wtedy, że dochodzi tam parę kolejnych aspektów z czyszczeniem tego cache'a i tak dalej, no ale to już polecam doczytać i się zainteresować. Natomiast przejdźmy teraz do tego punktu, jeśli chodzi o egzekucję, co tam trwa tak długo, więc jeśli użylibyście sobie takiego klasycznego profilera, na przykład Blackfire i zdebugowalibyście wasze requesty, to przynajmniej w części z nich, nie mówię, że wszystkich, bo to znowu zależy od stacku, który robicie, bardzo dużą część czasu będzie brał, tu to może słabo widać, ale
To jest taki kawałek class loader, jakiś container ładowanie, czyli wszystko to, co jest związane z autoloadingiem, tak? Czyli za każdym razem, jak wasz PHP wstaje, czytuje to wszystko od początku, z kompozera wszystkie zależności, nie mówię o kompozer install, tylko o po prostu czytaniu tych plików z vendora, tak? On to wszystko musi wciągnąć i do siebie przeczytać. Aczkolwiek te frameworki coraz bardziej ewoluują w taki sposób, że tych plików jest coraz mniej, niemniej jednak za każdym razem, jak jest request robiony do serwera, to te pliki znowu są na nowo wczytywane. Jeśli macie już włączony OP cache, to tam jest pewna optymalizacja, ale tak czy siak trzeba je załadować. One muszą się w userlandzie znaleźć. No i pytanie jest takie, czy moglibyśmy to jakoś bardziej zoptymalizować, tak? Tak, tu mam jeszcze rozbite to, o czym wam mówiłem, czyli jest ten autoloading, memory allocation, jakieś tam budowanie kontenera, w zależności, jeśli stosujecie jakieś bardziej zaawansowane frameworki. I dopiero na końcu po tym wszystkim jest ta cała fizyczna egzekucja, tak? Czyli tutaj dopiero jest wasz kontroler i wykonuje się kodzik, albo wasz command w celi i wykonuje się kodzik, tak? Więc znowu możemy się zastanowić, czy możemy wyeliminować te trzy albo dwa powtarzające się etapy. No i co? Jeśli udałoby się w ogóle serwować połączenia HTTP przez PHP, czyli pomijamy Nginx-a, na razie sobie tak trochę hipotetyzujemy, nie? Czy możemy to zrobić? No okazuje się, że możemy to zrobić. W Reakcie macie komponent HTTP, który jest serwerem HTTP, wystawiacie go na porcie 80 i macie requesty HTTP obsługiwane przez PHP. Niestety to nie wystarczy, żeby to zoptymalizować. Musielibyśmy iść troszeczkę dalej. No i teraz moglibyśmy założyć, że PHP nie tylko będzie obsługiwał te requesty HTTP, ale też zachowa się jak taki klasyczny FPM, czyli on sobie będzie utrzymywał te procesy żyjące tej naszej aplikacji i je sobie tam reloadował, balansował, rozdzielał pracę i tak dalej. No i okazuje się, że jest gotowy lib nazwany PHP Process Manager. On tam na GitHubie możecie sobie go znaleźć. I wkrótce, jak on pokrótce działa. Czyli on jest zbudowany na Reakcie. Znowu można go sobie włączyć bez żadnej dodatkowej instalacji extensiona, jeśli ktoś jest ciekawy. Napisane w czystym PHP. No i tak jak powiedziałem wam, działa troszeczkę jak PHP FPM. W skrócie to wygląda tak, że on wstawia sobie procesy PHP, na przykład 4 albo 6 albo 8 i jest takim load balancerem. Przychodzi request i PHP wysyła to na dany proces, tam to się procesuje, zwracane jest odpowiedź i zwracane z powrotem, tak? Więc może bardzo szybko sobie to robić i skalować. No i dobrze się nadaje właśnie od takich rzeczy typowo frameworkowych, jak HTTP Kernel Symfony. Tam jest wsparcie jeszcze dla paru innych frameworków, jak chcielibyście doczytać, żeby zobaczyć. Jak to działa teraz w praktyce pod kątem wydajnościowym? No właśnie, w ogóle nie powiedziałem, co my zyskujemy. Zyskujemy to, że nie mamy tego autoloadingu, nie mamy tego parsowania kontenera, bo to wszystko już stoi w tym procesie dla nas gotowe i podgrzane, więc zysk powinien być przepotężny. No i się okazuje faktycznie, że zysk jest przepotężny. Tu jako baseline macie klasyczny PHP FPM, który obsługuje ilości połączeń. Tutaj na wykresie jest request, obsługa requestów na sekundę kontra ilość ich naraz, tak? No i macie gołą implementację reaktową i u góry tą żółtą reaktową. Tam jeszcze jest taki niuans, że oni potem eksperymentowali z tym proces managerem w różny sposób, że albo on obsługuje, jest tym load balancerem i uderza w te procesy, albo jest tutaj ta najszybsza kombinacja, gdzie był React z Nginxem połączony, czyli Nginx był tym load balancerem, ale te procesy dalej stały gotowe i podgrzane, bo to można sobie w różny sposób skonfigurować. Więc wygląda to całkiem nieźle, bo na tej samej maszynie macie przeskok o co najmniej rząd wielkości, albo nawet dwa, nie? Bo tu mamy 128, tu jest 1800. Więc wygląda to całkiem imponująco. Niestety ma to pewne wady. Między innymi to, że te procesy cały czas żyją, więc one tam są utrzymane. No i mamy stan globalny, tak? Trzeba pamiętać, że jak coś się wam zapisze w jakiejś zmiennej zewnętrznej, nie w jakimś serwisie i ten stan utrzymacie globalnie, to nie jest, że po każdym requestie ginie, tylko cały czas tam jest, więc to pewne, niesie pewien problem, tak? Jeśli ktoś o czymś takim zapomina, a dużo widziałem takiego kodu, że jednak on w jakiś sposób, czasem bardzo nieoczywisty, zachowuje ten stan zewnętrzny w jakiejś usłudze, serwisie lub gdzieś, no to tu trzeba pamiętać, że on tam będzie, czyli może być nawet to jakiś ID innego klienta, którego teoretycznie przy każdym nowym requestie by tam nie było. No i trzeba to mieć na uwadze, to jest bardzo duży minus. Z reguły deweloperzy w PHP są przyzwyczajeni, że request klasycznie po obsłużeniu responsa umiera i za każdym razem startuje od nowa.
Druga rzecz, która z tym idzie, no to jest debugowanie. Jest troszeczkę trudniejsze, bo tam tego przejścia przez te procesy i przez to, że ten stan jest globalny, powoduje, że mamy dużo większy narzut. No i są memory leaky, no tak jak to w PHP nie jest jakoś super idealnie stworzone do długo żyjących procesów, natomiast w bardzo fajny sposób je rozwiązali, ponieważ on sobie startuje te cztery workery i na przykład każdy worker co 500 requestów jest restartowany i przez chwilę on nie jest, nie są wysyłane na niego requesty, więc sprawdza się to całkiem fajnie, tak? Każdy obsługuje 500, tam ta pamięć pewnie jakoś rośnie lub nie, restartujemy go, wtedy pracują pozostałe 3, ten czwarty za chwilę wraca do gry i znowu i tak w kółko, i tak w kółko, i w kółko. I to wszystko, o to wszystko dba React i działa to całkiem fajnie. Znajdziecie w sieci przykłady, gdzie ludzie stosują to już na produkcji w jakiś tam sposób i utrzymują. Dobra, podsumowanie. Jeśli mielibyście zapomnieć wszystko, co powiedziałem i mieć taką krótką listę tego wszystkiego, no to React jest i to jest coś, co istnieje i można to używać. React nie zrobi waszego kodu, żeby działał szybciej. To nie jest coś, tak jak powiedziałem, że asynchroniczność to nie jest coś, co jest współbieżnością. React jest gotowy na użycie produkcyjne, jest biblioteką zadbaną, jest tam odpowiednia grupa maintainerów i releasowana jest w miarę na bieżąco. No i jeśli chcecie w ogóle używać Reacta, no to zastanówcie się kiedy, tak? No dwa przykłady, które wam mówiłem, no to jest moment, kiedy musicie na coś poczekać i moment, kiedy musicie dostać się na przykład do sieci. Takim jednym z przykładów, który na przykład jest użycie Reacta w kontrolerze, to jest właśnie strzelenie do trzech resursów naraz. Jeśli chcecie to sobie to zrównoważyć, to taki prosty komponent napisany w Reakcie bardzo się wam tam przyda. Albo zrobić jakąś grę i ją zmonetyzować, nie? Dobra, jeśli chodzi o alternatywy, jest tego całkiem sporo. Jedną główną jest AMP.php. On znowu ma cały zestaw komponentów, które możecie użyć. Też jest bardzo fajnie i aktywnie rozwijany. Tutaj wypisałem ich parę. Też jakieś lupy, on na przykład ma wsparcie dla MySQL, a Postgresa, więc tych requestów jest tu więcej. Wszystko działa tam bardzo podobnie, jeśli chodzi o Reacta. Znajdziecie tam analogiczne byty, o których tu dzisiaj mówiliście. Ja tu sobie wybrałem jeden przykład, który tak na próbę zaimplementowałem sobie w AMP-ie i tu robię sobie trzy joby, które będą tam trwały jakiś czas i on ma taki fajną metodę jak all, zbiera wszystkie promisy w tak zwany combo promise i mogę sobie puścić, one się wszystkie przetwarzają asynchronicznie równolegle i czekamy na ostatniego, kiedy się zakończy. Taki prościutki przykład. Kolejnym wartym wspomnienia tutaj biblioteką jest Swol. Swol wymaga niestety już extensiona do PHP, natomiast jego ekosystem rośnie naprawdę w zdumiewającym tempie. Jest o nim coraz więcej. Z racji tego, że ten extension jest napisany w C, tam trzeba sobie go dokompilować, ma troszeczkę większy narzut, ale jest czymś, czym warto się zainteresować w kategorii asynchroniczności. Tam Swol w ogóle wychodzi trochę bardziej poza asynchroniczność i robi tam jeszcze bardziej programowanie nieaspektowe, tylko korutyny, coś jak w Go, powiedzmy. Jak robiłem tą prezentację wcześniej, to widzicie, że tam nawet nie było dokumentacji angielskiej, natomiast teraz jak sprawdzałem, już jest całkiem fajnie pokryty językiem angielskim, więc widać, że to tam idzie do przodu i rośnie. Jeśli zainteresowało was to, co mówiłem, chcielibyście wejść w głębiej w tematy, no to przeleciałem, więcej w tematy znowu asynchroniczności tych korutyn i kooperacji, jest bardzo fajny artykuł Nikita Popowa dostępny na internecie, gdzie jakby przez cały ten, to jest bardzo duży blog post, ale jest rozbite to od początku do końca, bardzo głęboko opisane, na czym to polega. Polecam sobie przeczytać, bo może tak rozjaśniać. Z mojej strony to by było tyle. Macie jakieś pytania? Sporo, co? Mamy tego boksa? Mamy. Ktoś, nie śpicie, no to chyba nie przynudziłem. Cześć, czy używałeś czegoś takiego jak Reactive Extension w PHP? RX.php? To jest co innego. Ten extension jest... Ale też właśnie chyba używa się tego razem z tym biblioteką React.php, można to ładnie... Ja się nie spotkałem, ale on bardziej działa jak RxJava, tak? Tam chodzi troszeczkę o inny koncept. Nie mieszałbym tego z Reactem i asynchronicznością w ten sposób. Okej, dzięki.
Fajna prezentacja. My używamy PPM-a na produkcji właśnie i wzrost tutaj trochę jest bardzo fajny, jeżeli używasz go z Dockerem. Nam się udało 12 razy szybciej aplikację wykonywać, natomiast jeżeli stało na zwykłej wirtualce, to już wzrost jest tylko tam kilkadziesiąt procent w stosunku do FPM-a zwykłego. Mhm. Komentarz tylko chciałem powiedzieć. Fajnie. No to widzicie, macie nawet kolegę, możecie pytać, produkcyjne zastosowanie. Jeszcze? 3 minuty zostało. No to tyle. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania co do Reacta albo w ogóle co do PHP, to zachęcam, możecie mnie zaczepiać. Prezentacja jest dostępna online, ja tu sobie zamieściłem jeszcze referencje, z których korzystałem. Na koniec macie mojego GitHuba, Twittera, nie bójcie się zapytać, ja tam jestem też przy stanowisku Buddy, więc jeśli macie jakieś inne pytania dotyczące Continuous Integration czy Deployment, śmiało też uderzajcie do nas. Dzięki.